Cześć kochani, zapraszam Was na kolejnych ulubieńców miesiąca. Wiem, że długo czekaliście na ulubieńców sierpnia. Stwierdziłam, że zrobię po prostu ulubieńców w końcu wakacji i pokażę Wam nie tylko rzeczy kosmetyczne, ale głównie kosmetyczne na początku. Jakoś nie mogłam się zabrać do nagrywania, wiecie, że wyjeżdżałam. No i po prostu tak to wychodzi czasem. Ale dobra, przechodzimy już do ulubieńców. Mam tutaj troszeczkę pielęgnacji na początek, a później zrobimy sobie makijaż, no i rzeczy niekosmetyczne. Pierwsza rzecz, którą Wam bardzo polecam, to jest Origins Zero Oil. Jak widzicie, mi się skończyło. Będę musiała nabyć ponownie. Jest to tonik, który świetnie zwęża pory. Ma w sobie wyciągi roślinne i przede wszystkim miętę. I on jest właśnie taki mocno miętowy. Fajnie odświeża skórę, fajnie ściąga pory. Czuć taką świeżość i oczyszczenie na skórze. Naprawdę świetnie. Jest to mój przerywnik w stosowaniu Clinique tych trzech kroków. Ale już wracam do trzech kroków, już mam przygotowane kolejne. Natomiast ten mi się naprawdę świetnie sprawdził. Jedyny minus, który tu widzę, no to jest mała pojemność, bo tu jest 150 ml tylko. Chciałabym, żeby było minimum z 250 albo 300. No jest troszeczkę za mało, ale jest naprawdę świetny. Nie wiem jak inne produkty z tej serii, ale tonik sprawdził mi się w 100%. Kolejna rzecz, która mi się świetnie sprawdza, to olejek do mycia ciała z Evre Multi Oils Bomb, który zawiera 90% naturalnych olejków. Świetna sprawa, on jest tak naprawdę taki typ kosmetyku, gdzie kiedy nakładacie go na mokrą skórę, zamienia się w taki oleisty mus, można powiedzieć, zmienia kolor na taki bardziej biały. I naprawdę fajnie myje ciało. Jedyny minus jest taki, że pamiętajcie o tym, żeby dobrze umyć później wannę czy prysznic, żeby się nie poślizgnąć, ale naprawdę mocno nawilża. Jeżeli macie przesuszoną skórę po lecie, suche łokcie, kolana, to mi się bardzo często niestety zdarza, to bardzo Wam polecam. Uważam, że jest to świetny produkt. Fajnie pachnie, ale bardzo delikatnie. Ten zapach nie jest przytłaczający. Bardzo wydajny produkt. Jak widzicie, zużyłam tylko tyle, a minął cały miesiąc, także naprawdę super. I druga rzecz... Drugi produkt z tej serii, który mogę Wam polecić, to jest peeling do ciała. Jest to peeling cukrowo-solny, a ja zwykle używam tylko cukrowych, bo boję się, że solnym nie podrażnią. Natomiast ten mi się świetnie sprawdza, jak widzicie, zużycie spore. Pachnie tak troszeczkę owocowo, ale bardzo delikatnie. Jest bardzo, bardzo wydajny, także oba kosmetyki niesamowicie wydajne. Peeling jest dosyć taki gruby, więc... mocno ściera i tutaj mamy olejek makadamia, tutaj mamy mnóstwo fajnych olejków. Także koniecznie poczytajcie w necie, zobaczcie sobie składy, naprawdę bardzo przyzwoite kosmetyki, które bardzo polecam. Kolejny peeling jest z marki Clinique, For Men, ukradłam go Darkowi i przyznaję się, że używam go bardzo często, sprawdza mi się lepiej niż te babskie peelingi. Jest to po prostu peeling do twarzy dla mężczyzn, słyszałam, że wiele kobiet podkrada swoim facetom właśnie ten peeling i ja też tak robię. Darek ma na szczęście kolejne opakowanie. I tak jak te produkty Clinique, perfumowane, dobre dla alergików, bardzo dobrze złuszcza, po prostu genialny, wydajny, dosyć duża tubka, fajna, taka elegancka. Kupcie swojemu facetowi i podkradajcie mu. Wiem, że nie powinnam tego radzić, ale naprawdę bardzo polecam. Następna rzecz do pielęgnacji, którą polecam, to jest płyn micelarny do mycia twarzy i oczu stołpy. Stosowałam go podczas noszenia moich sztucznych rzęs. Jak wiecie, doczepianych rzęs nie można przemywać czymś tłustym, więc to było idealne. Świetnie mi się sprawdził. Jest bardzo delikatny, nie podrażni Wam oczu, jest niedrogi. Także Taupa, polska marka, uważam, że jest super. Muszę sobie kupić większą pojemność. Używam głównie właśnie do zmywania oczu. Kolejna rzecz jest do stóp i powiem Wam, że uwielbiam. Musicie sobie to kupić, jeżeli lubicie złuszczać stopy w domu i nie chcecie iść na pedicure. Nie szkoda Wam czasu albo kasy. Baby Silky Foot One Shot Peeling z Holika. Holika, ja mam akurat z My Asia, ale słuchajcie, to jest tak cudowne. Pokazywałam Wam na Snapchatgramie i chyba też we vlogu. Po prostu tak świetny produkt, do dziś złuszcza mi się skóra, wczoraj zaczęła mi schodzić całymi płatami. To jest to, co lubię, nie jak, że mi się tam troszeczkę złuszcza po trochu, tylko naprawdę schodzi całymi płatami, możecie pół stopy sobie ściągnąć naraz. Wiem, że to brzmi obrzydliwie, ale pod spodem kryje się nowiutka, cudowna, mięciutka skóra. Naprawdę działa, bardzo polecam. Jest to produkt niedrogi i działa najlepiej. No, porównywalny do tych bardzo drogich peelingów za 100 zł. Będziecie wiedzieć, jakie opakowanie takie ze stópkami. Musicie sobie kupić, jeżeli nie lubicie chodzić na pedikur. U mnie to nie jest tak, że nie lubię. Po prostu nie zawsze mam czas, nie zawsze chcę wydawać też na to kasę, bo wiadomo, że trzeba wydać minimum stówkę, kiedy idziemy na pedikur taki bardziej leczniczy, czy złuszczający, czy na przykład hybrydowy. No jest 100-150 zł na pewno w Warszawie trzeba wydać, więc to jest tańsze rozwiązanie we własnym domu. No tylko uważajcie, żeby nie nosić klapek, chociaż teraz tuż klapek raczej nosić nie będziemy. Kolejna rzecz to jest krem pod oczy
z Kielsa, Creamy Eye Treatment z awokado. Wiem, że niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, u mnie sprawdza się dobrze. I ja i Darek używamy, naprawdę fajne, trzeba go tylko rozetrzeć wcześniej przed nałożeniem palcami i później dopiero aplikować, bo on z takiego jakby no, z kremowej konsystencji zmienia się w taką bardziej oleistą, mokrą, może nie oleistą, ale taka mleczna bardziej konsystencja. Więc trzeba go najpierw sobie tak rozetrzeć i dopiero aplikować, naprawdę fajne. Ja ostatnio w ogóle nie mam worków pod oczami, tak jak cera mi się popsuła, to skóra pod oczami jest naprawdę w świetnym stanie, więc widzicie, tak to się dzieje. W każdym razie ten krem Wam polecam i tak jak mówiłam, nie wszystkim się sprawdza, u mnie się akurat sprawdził i rozjaśnia faktycznie cienie pod oczami, moja skóra jest nawilżona. Przede wszystkim zależy mi jednak właśnie na nawilżaniu tej skóry pod oczami. Co tu jeszcze takiego do pielęgnacji, bo wiecie, mam tu sporo rzeczy rozłożonych, a chcę szybko Wam wszystko powiedzieć. Mgiełka do ciała, którą używałam pod koniec lata, cały sierpień, to jest Endless Weekend z Bath & Body Works. Jeżeli zastanawiacie się nad jakąś mgiełką, no to czasem Wam podaję różne warianty. Zastanówcie się nad Endless Weekend, to jest takie opakowanie w paski, jak widzicie. Będę na pewno kupować sobie dużą pojemność. To jest typowy zapach lata, słodki, ale nie przesłodzony, że tak powiem. Nie jest to zapach jakiś tam truskawkowy, jest bardzo, bardzo świeży. I słodki. Uwielbiam ten zapach, nie wiem jak go określić. Musicie iść i powąchać. Bath & Body Works macie w Warszawie, w Galerii Mokotów i w Złotych Tarasach. Ja akurat mam mniejszą pojemność z uwagi na wyjazdy, właśnie sobie tak kupiłam. Czy ja mam coś do pielęgnacji? Nie, to chyba wszystko. Przechodzimy do make-upu. Jeżeli chodzi o podkład ostatnich czasów, to jest z powrotem Vichy Derma Blend 3D Correction. Jak wiecie, bardzo mnie wysypało. Już mi wszystko tutaj schodzi, ale miałam straszne tutaj wypryski. Teraz mi zostały ślady i musiałam to jakoś maskować i właśnie ten podkład był świetny. Latem używałam koloru 35, teraz przerzuciłam się na 25 i jest dla mnie dobry. Nie jest taniej, to jest jego jedyny minus, ale jest bardzo wydajny i faktycznie wszystko kryje i jakby... Tak ja robiłam Wam recenzję tego podkładu, tak wygładza skórę, że nie widać tych nierówności. Jakby jeżeli macie właśnie widoczne pory, jakieś ślady po trądziku, to jest świetny podkład, więc idźcie do apteki, poproście o próbkę, jeżeli jeszcze nie używaliście. To jest jeżeli chodzi o twarz. Teraz jeżeli chodzi o puder, no to puder tego miesiąca Laura Mercier Translucent. Zobaczcie jakie zużycie, używałam go cały czas i nakładałam go taką dużą gąbeczką, wcierając tutaj pod oczy, utrwalając makijaż. On idealnie wygładza skórę. Jeżeli nie chcecie zużywać do całej twarzy, to chociaż kupcie go sobie pod oczy, bo on jest drogi, wiadomo. Laura Mercier ma bardzo drogie produkty, ale jest tak drobno zmielony, jest idealny pod oczy. Także polecam z jakimś dobrym właśnie puszkiem do pudru, do utrwalania makijażu pod oczami, szczególnie jak macie już swoje lata, tak jak ja. Nie polecam bardzo młodym dziewczynom, bo to dla Was nie będzie potrzebne, ale jeżeli chcemy odmłodzić sobie tą skórę pod oczami, utrwalić dobrze korektor, który nakładamy w większej ilości, to polecam. Świetny kosmetyk, można też nakładać na mokro... Wow! Tego nie było. Można też nakładać na mokro Beauty Blenderem. To jest wiadomo rada makijażysty Kim Kardashian i faktycznie to działa, bo też próbowałam z tym produktem. Świetny klej do rzęs. Ja panikowałam, a Wy krzyczeliście, że dobry, żebym się nie bała i faktycznie Duo Brush On Adhesive with Vitamins. Świetny klej do rzęs, którego w końcu nie widać na rzęsach. Mam go też dziś przy moich rzęsach. Mam dziś Demi Wispies. I faktycznie nic nie widać, nie zostawia śladów, więc naprawdę mogę go polecić. Nie zostawia białych śladów, szarych śladów, żadnych śladów tak naprawdę, łatwo się ściąga. Można go wrzucić do torebki i gdyby coś nam się odkleiło w ciągu dnia, to wystarczy sobie po prostu tym cienkim pędzelkiem podkleić, czy na imprezie. Naprawdę fajny, nie jest tak może trwały jak te w tubkach, ale przynajmniej go nie widać, więc naprawdę bardziej naturalne wykończenie. I widziałam, że większość makijażystów przerzuca się już na ten właśnie klej, a nie na ten w tubkach. Rozświetlacz ostatnich czasów, Vibo Royal Shimmer, piękny jest, po prostu jest piękny, mega błyszczący i mega tani, zobaczcie jak się świeci, no jest ekstra, to jest po prostu 100% perła. Dla mnie ten błysk jest porównywalny do Glow Kids Anastazji, tak, bardzo porównywalny do Crushed Pearl, jeżeli zastanawiacie się nad tym, no jest prawie identyczny ten Vibo, a ten Crushed Pearl z Anastazji. Moim zdaniem w ogóle ten zestaw nie jest warty swojej ceny, bo jest drogi. Myślę, że spokojnie można zainwestować w jakiś właśnie tańszy rozświetlacz. Także polecam. Royal Shimmer mógłby mieć lepsze opakowanie, bo jest dosyć tandetne. Kolor na ustach. Dziś mam wprawdzie Jeffree Star Melon, Watermelon. Jakoś tak, robiłam Wam też test tej kolekcji Summer Bundle. Polecam Wam natomiast pomadkę z Clinique, seria matowa 04 Mod Pop. Najczęściej jakby pytaliście mnie, co mam na ustach, kiedy miałam
ten kolor bardzo często nosiłam. Te pomadki, ja już Wam je testowałam w ostatnim filmie, też Wam podlinkuję na dole. Te pomadki wprawdzie nie są w 100% matowe, są bardziej welurowe, ale są tak komfortowe na ustach, tak fajne jest to wykończenie, jakbyście normalnie mieli balsam, także naprawdę polecam. Świetna sprawa, jeżeli lubicie róże, jeżeli lubicie róże w stylu Barbie, 04 Mod Pop. Bajka po prostu, bajka. To jest no, mój ulubiony kosmetyk ostatniego czasu. I drugi kosmetyk jest z MAC-a. Piękny kolor, też bardzo niepowtarzalny. To jest MAC Retro Matte Liquid Lip Color. Kolor Recollection. Też Wam pokazywałam na vlogach moje zamówienia, moje przeboje z firmą MAC, ale udało mi się go mieć w końcu. Taki dosłownie kolor, tak jak tu widzicie w kamerze. Piękny fiolet, też go miałam kilka razy na ustach i podobał Wam się. Wykończenie w 100% matowe. Koszt około 110-109 zł, z tego co pamiętam. Bardzo wydajny. Jeżeli chcecie, zrobię Wam test wszystkich kolorów, które mam, bo mam ich kilka. Mam ich sporo, chyba już z 6, bo to jeden z moich też ulubionych produktów. To już jest, takie, to jest taki suchy mat kredowy, w porównaniu do tego bardziej kremowego. Ale kolor jest naprawdę bomba, po prostu bomba. Idealny, jeżeli lubicie fiolety. Wybaczcie te gwizdy za oknem, ale to policjant. Był wypadek u mnie pod oknem i policjant kieruje ruchem i tak gwiżdżę. Więc tak. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Kolejna rzecz jest niekosmetyczna. Jest to, słuchajcie, mój rower. Jestem zakochana w moim rowerze. Gdzie można się kochać w rowerze, w rzeczy. Zakochana w moim rowerze. Po prostu uwielbiam ten przedmiot. Mega się cieszę, że go kupiłam. Wprawdzie zamówiłam go pod koniec czerwca. Wyjechaliśmy na wakacje i bardzo długo na niego czekaliśmy. Myślałam, że przed Holandią nam się uda te rowery odebrać, ale nie były jeszcze gotowe, niestety. Więc odebraliśmy po powrocie z Holandii, więc na początku sierpnia. I cały sierpień jeździliśmy na rowerach. Uwielbiam ten rower. Kupiłam go w Embassy. W Embassy. Rowery Embassy, dokładnie. Jest to rower z kolekcji Local Heroes. Jak zobaczyłam u Arety na zdjęciu, to się zakochałam. Zamówiłam też Darkowi. Jemu zamówiłam taki matowy z czerwonymi elementami. Też fajny, na pewno widzieliście u nas na vlogach. Jestem zakochana w tym rowerze. Jedyny minus jest taki, że faktycznie jest bardzo ciężki. Jeździ się na nim fajnie, ale tak po 30 km już tyłek Was mocno boli. To jest jednak rower miejski. Ciężko się wjeżdża pod górę. Mówię Wam od razu, że na góralu jest o wiele łatwiej. To jest taki, jak mówiłam, rower miejski do jeżdżenia po mieście. Ja przyznaję się, jeżdżę i ścieżkami rowerowymi, i szerokimi chodnikami. Nie jeżdżę chodnikami, gdzie jest dużo ludzi, ale szerokimi chodnikami. Ja się boję jeździć ulicą, rzadko jeżdżę ulicą, chyba że to są jakieś mniejsze uliczki. Wiem, że powinno się jeździć ulicami, ale ja się nie czuję bezpiecznie na warszawskich ulicach jako rowerzysta, więc raczej właśnie jeżdżę chodnikami plus oczywiście ścieżkami tam, gdzie są. Ścieżek na razie mamy niestety bardzo mało. Robiliśmy sporo wypadów nad Wisłę, rowery sprawdziły się świetnie, jedyny minus, że są ciężkie. Cena jest jeszcze w miarę przystępna jak na takie rowery miejskie, jak na nowe rowery. Oczywiście możecie sobie kupić rower za kilka stów i odmalować, tak jak my to robiliśmy z naszymi rowerami w Holandii. Będziecie mieć podobny efekt. No my jednak kupiliśmy całkiem nowe rowery. Ciężko się, zajmuje też sporo miejsca, więc tutaj w mieszkaniu zajmowały nam tak naprawdę cały przedpokój. No ale to jest takie poświęcenie. Pierwszy raz tak na poważnie z górala, którego na pewno widzieliście też wiele razy w moich vlogach, mój stary góral, mój stary trek górala, przerzuciłam się na rower miejski, więc jestem totalnie zakochana w tym rowerze. Fajnie mi się sprawdza. I jeszcze jedna rzecz, którą na koniec chciałabym Wam polecić, bo filmy, jeżeli chodzi o filmy, to właśnie chciałabym Wam polecić, żebyście mnie śledzili na Instasnapie. Wiem, że wcześniej mówiłam, że nie będę używać Snapa i nie będę używać Snapa. Jakoś wolę Instasnapa. Wiem, kto tutaj ze mną jest. Widzę od razu, kto mnie obserwuje. Jest to bardziej dla mnie przejrzyste. Nie muszę zbierać jakby od nowa tych followersów. Mojego Instasnapa. Wystarczy wejść, wiem, że niestety nie na wszystkich telefonach, ale wierzę, że będzie na wszystkich. Wystarczy wejść na mój Instagram, kliknąć w moją ikonkę i wyświetli się Wam to, co nagrywałam dla Was. Widzicie, gadam tu do Was sporo. Także zachęcam do śledzenia mnie na Instasnapie, jestem z Wami tu na bieżąco. I właśnie takie rzeczy jak polecane filmy wrzucam Wam często, bo my chodzimy do kina prawie codziennie ostatnio, na wszystkie nowości. Więc jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to polecam Wam śledzić mnie na Instasnapie, czy tam na Snaptagramie, czy jak go tam nazwiemy. Jestem mega zakochana w tej aplikacji. Jeszcze bardziej pokochałam Instagram przez to. Jestem bardziej aktywna, także koniecznie mnie śledźcie na Instagramie, bo tu się toczy całe życie. Mam wrażenie, że Facebook umiera. Naprawdę, czuję, że Facebook umiera. Wyświetlenia są tam mega słabe, zresztą jakoś tak już niechętnie siedzę na Facebooku, chętniej właśnie tutaj na Snapie. Dajcie znać, jak jest u Was. No i czy podoba Wam się moje nagrywanie. Wiem, że jeżeli macie słaby internet, to będą Wam się zacinać te Snapy. Niestety tak to działa, bo jak mi zwolnił internet w domu, to zaczęły mi się zacinać
i nie działa to tak fajnie. To jest jedyny minus. Wiem też, że nie wgrywają się zawsze po kolei. Jeżeli ja mam słaby internet i je wgrywam gdzieś tam na mieście na słabym Wi-Fi albo mam słabsze 3G, jeżeli wgrywam i pierwsze dodają się te mniej, krótsze filmy niż dłuższe i to czasem się chrzani, tak jak byłam w Maroku na przykład, to nie po kolei się wgrywały, później wgrywałam to jeszcze raz, także mam nadzieję, że to wszystko naprawią, że wszystko będzie dobrze, wierzę w to i dajcie znać, czy Wam się podoba InstaSnap, czy tam Snaptagram, czy jednak dalej wolicie Snapchata. Ja Snapchata dalej nie kocham za bardzo. I odkąd jest InstaSnap, to nie wchodzę prawie w ogóle na Snapa, prawie nic tam nie oglądam. Rzadko się zdarza. Dajcie znać, jak Wam mija wrzesień. Ja jestem zachwycona wrześniem, już mamy końcówkę, ale uwielbiam ten miesiąc. To jest jeden z moich ulubionych miesięcy. Oprócz wiosny, naprawdę kocham jesień, bo jest tak pięknie, słonecznie. Póki co pogoda była spoko, także ja jestem bardzo zadowolona. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!